Siemanko, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak mieć dwa domy naraz oraz inne sekrety. Dlatego jeśli jesteście ciekawi, to zostańcie koniecznie ze mną do końca. Zostawiajcie też mi łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczko, by być na bieżąco. A my najpierw, słuchajcie widzowie, zaczniemy sobie od małego sekretu. Jestem ciekawa, czy Wy go wcześniej znaliście. Uwaga, uwaga, jest to bardzo blisko, bo musimy iść do Brookhaven Bank. I zobaczcie, tutaj jest tajemnicze pomieszczenie. Ja nie wiem, czy Wy o tym wiecie. Wiecie, że tu są drzwi i tu można sobie wyjść z tego banku, nie? Jak weźmiecie sobie kartę, o jakiś wariat po mieście jeździ, to zobaczcie, możecie się przenieść tu oczywiście. Tak samo, słuchajcie, możecie otworzyć to na przykład C4. Tutaj też można sobie wejść, zobaczcie, do wentów i tam dalej można iść, to też wiecie. Plus jeszcze w Brookhaven, tym banku w sejfie, jest też takie ukryte pomieszczenie. Już Wam je pokażę, bo może nie wiecie, ale ja już to Wam pokazywałam, słuchajcie, wcześniej. Dobra, wysadziłam i zobaczcie, no i oczywiście mamy kasę, ale tutaj wyżej jeszcze jest to pomieszczenie. Tylko że ja nie o tym, widzowie, dzisiaj, żebyście mi tam nie pisali, że Wy wszystko wiecie, zanim zobaczycie, o co mi chodzi. Dobra, już Wam pokazuję, nic Wam tutaj nie jest potrzebne. Prawie nic. Tak naprawdę teraz trzeba się zmniejszyć w postać mniejszą i ja może zmienię się na najmniejszą, jaką mogę. No nie, uruchomiłam teraz, słuchajcie, ten alarm w banku i normalnie mi ten dźwięk dobija. Ale widzowie, zobaczcie, zmieniłam się na małego ludzika, żeby było lepiej i Wam też to radzę. I słuchajcie, teraz stańcie sobie tu i z backpacku trzeba wziąć taki worek, żeby mieć coś właśnie w rękach. O, fajnie, policja mnie, słuchajcie, tu chcę załatwić, ale ja nic złego nie zrobiłam, przecież ja tu jestem. Dobra, mamy worek. I spójrzcie, musimy ten worek ciągle włączać i wyłączać, idąc ciągle do przodu właśnie w tym miejscu. Czy to będziemy się znajdować pod tym RO, czy może będziemy się znajdować tutaj, to mało ważne, słuchajcie. Teraz stanę sobie tutaj po prostu i wyciągamy. Jeden, chowamy i ciągle, słuchajcie, idziemy. Wyciągamy, chowamy, wyciągamy, chowamy. Bo wiem, że słuchajcie, powinno zadziałać. Idziemy ciągle do przodu i wciskamy sobie ten woreczek. Zmieńmy sobie, słuchajcie, miejsce. Ona chyba myśli, że ja mam worek pieniędzy, ale ja nic takiego, słuchajcie, nie mam. Tam znajduje się serio inne pomieszczenie. No i niby to workiem można byłoby załatwić, że właśnie worek tam jakoś dać. O tak, właśnie. Zmieniam sobie, wiecie co, na F2, F1 i to i tak mi tutaj nie działa i nie mogę się tam dostać, więc w tym momencie spróbujmy jeszcze zrobić to ze śpiworem właśnie. Weźmy jedynkę, połóżmy śpiworek, chyba źle mi się położył, jest dobrze, tak czy siak, słuchajcie, ze śpiworem to też działa. Śpiwór jest dobry na wszystko, ze śpiworem wszystko działa, słuchajcie. O, już widzę, stroje halloweenowe wjeżdżają, dobrze, dobrze. A ja nie wiem, czy wiecie, ale wczoraj ogłosiłam Wam, że jest bal halloweenowy ze mną, witaj Bella House w Szczecinie. Zapraszam wszystkich serdecznie, oczywiście to wydarzenie jest biletowane, więc bilety możecie sobie zakupić na stronie witajbella.pl. No i fajnie, jak się przebierzecie jakoś właśnie halloweenowo. Bo nie trzeba, ale fajnie będzie, bo będzie też właśnie konkurs na najlepszy strój. Dobra, widzowie, więc teraz tak, tutaj macie tajemnicze pomieszczenie właśnie w banku w Brookhaven. Nie wiem, czy Wy o tym wiedzieliście. Nie mam pojęcia, ale zobaczcie, tu jest bankomat na bank, właśnie tak od tyłu. Ciekawe, czy można jakoś dostać tutaj kasę z tego, wyciągnąć. No nie, chyba się nie da. Ale dobra, słuchajcie, to jest ten pierwszy sekret, który chciałam Wam pokazać. No i myślałam, że z tym workiem uda się to zrobić, ale się z workiem nie udało. Ale dobrze, że ze śpiworem się udało. Muszę sobie zespawnić inny teraz śpiwór, żeby w ogóle móc stąd wyjść, widzowie. Pyk. Bo się stąd nie wydostanę, słuchajcie. Dobra, okej, i jestem. Dobra, fajowsko. Dzięki w ogóle za podpowiedź, że najlepiej jest sobie tutaj zbliżyć do kamery z jednej osoby i dopiero stawiać ten śpiwór, bo postawimy tak, jak chcemy. Więc dobra, to był, słuchajcie, pierwszy sekrecik. Kolejny sekret. Uwaga, zaczynamy. Kolejny sekret to jest wysadzenie siebie w powietrze i jeśli mamy wysadzić siebie w powietrze, to fajnie byłoby to zrobić gdzieś na jakimś wysokim miejscu, żeby jeszcze wyżej w ogóle wyskoczyć do góry, więc mi się wydaje, że
spoko miejscem. O, będzie tamte właśnie, tam, gdzie można też sobie lecieć stamtąd. Musimy się tam, widzowie, dostać szybciutko, bo tam wystrzelimy się w kosmos. Widzowie, mam nadzieję, że wystrzelimy gdzieś do góry. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. O, może pójdźmy sobie tutaj, bo ja to nazywam ruchomymi schodami, bo one po prostu nas tak ciągną do góry, słuchajcie, więc tam lecimy i zobaczymy, czy nam się to uda zrobić. Koniecznie w komentarzach mi teraz napiszcie, czy wiedzieliście, czy można się tutaj właśnie wysadzić tak w powietrze. Oczywiście będziemy cali i tak dalej, nic nam się nie zdarzy, ale wiecie, nie rozwali się nasza postać, tylko po prostu polecimy do góry. No, prawdopodobnie. Widzowie, to jest bez sensu w ogóle, że tutaj taka dziura powstała, że tam teraz sobie tak fajnie na luzaku przejść nie można. To powinno być jakoś zmienione, jakiś taki most chociaż z tej ziemi powinien być zrobiony, czy coś w tym stylu. Ale dobra, lecimy, lecimy, ze mną Funky. Może jakoś tak? Okej, dobra. Dobrze, że się dało. Dobrze, że w Brookhaven to nie działa tak, że jak wejdę sobie na taką górkę, to i spadnę. No dobra, widzowie. Więc teraz tak, tutaj jest potrzebne nam znowu C4. I uwaga, uwaga, C4 jest tutaj. Dobra. I my musimy się, słuchajcie, położyć. Więc bierzemy lay down. Zobaczymy, czy takie lay down wystarczy. I teraz powinna być właśnie ta bomba na nas. Albo my na niej i jak ona wybuchnie, to my powinniśmy właśnie tam w górę się wzbić. Ale zobaczymy, czy to działa, słuchajcie, czy to nie jest przypadkiem fake. Dobra, albo na niej spróbujemy, słuchajcie, najpierw. No bo skoro ona leży... Okej. Okay. Nie, nie chciałam jej dać, nie chciałam tej bomby dać. Dobra, wiecie co, to teraz ja się położę na to. Lay down, dobra. Okej, okay, leżę. Jak ona ją zdetonuje? Dobra, zobaczymy. Czekajcie, źle to, źle to. Dobra, muszę to kliknąć. Uwaga. No nie, jak chcę na nie, słuchajcie, to niestety daje im te bomby, więc ja tego nie chciałam. Dobra, uwaga. Położyłam koło siebie tą bombę. Teraz, dobra, leżę na niej i uwaga, 3, 2, 1 i próbujemy wysadzić się w powietrze. Zobaczymy, czy to zadziała, słuchajcie. Pyk. Bomb? Ej, nie, to tak nie działa. No dobra, a gdyby... leżę na ziemi, ale widzieliście, że byłam gdzieś tak troszeczkę ponad ziemią. Widzieliście to? Dobra, czy... bo one to kładą. Więc teraz czy to z ten właśnie będą detonować? Chyba nie za bardzo. Dobra, muszę tak. Na siebie nie da się, słuchajcie, dać tej bomby. Niestety, ale tu leży bomba. Okej, okay, i widzieliście? Chwileczkę byłam, słuchajcie, nad ziemią, ale to nie o to chodziło. Niestety to nie o to chodziło. No, więc słuchajcie, spróbujmy zmienić swoją pozycję i usiąść po prostu. Dobra, siedzimy. Dobra, teraz tak. Tu bombę chcę, słuchajcie, położyć. Pyk. Okej. Okay. No i ją przesuwam, ale może uda mi się na nią skoczyć. Dobra. Ups. Udało się. Ja nie rozumiem, czy wy musicie tak perfidnie wchodzić na coś, co ja robię. Pyk, ojejku. Dobra, udało się. I bomb remote. No, niestety się, słuchajcie, nie udaje. Dobra, no to to można powiedzieć, że to jest fake, że ten sekret niestety nie działa. Ale dobra, widzowie, lecimy do najważniejszego sekretu z dzisiejszego dnia, czyli do posiadania dwóch domków naraz. Zobaczymy, czy to jest prawda, czy to się tak da zrobić. Mam nadzieję, że tutaj mi dziewczyny nie pozabierają w ogóle tych wolnych miejsc na domki. Dajemy jump i trzeba wykonać konkretne rzeczy, żeby umieć postawić dwa domki naraz. Musimy iść na pocztę. Jesteśmy i tu jest taki box, który musimy kliknąć 3 razy. Raz, 2 i 3. Dobra, mamy to. 3 razy kliknęliśmy w boxa. Słuchajcie, teraz lecimy do czyjegoś domku, o na przykład tego. I trzeba zostawić tutaj jakąś wiadomość, po prostu w skrzynce. Hello. Dobra, wyślemy coś takiego, słuchajcie. Więc już list poszedł i teraz może weźmy sobie coś do jechania i to jest nieważne, co weźmiecie. W sumie nie musicie nic brać, ale ja sobie to wezmę, żeby po prostu szybko się tutaj poruszać po tej mapie, bo musimy jeszcze szybciutko coś zrobić, zmienić lokalizację i teraz musimy pojechać do Arcade, czyli to jest po drugiej stronie, bo tutaj tego ups, nie ma. Tutaj, słuchajcie, gdzie są te różne takie gry,
To jest bardzo ładnie, bo tak kolorowo, neonowo. I słuchajcie, trzeba kliknąć w guzik ten 3 razy. 1, 2, 3. No i teraz polećmy gdzieś na jakiś wolny plot. Dobra, mamy to. I trzeba spróbować postawić domek premium, więc zobaczymy. I teraz wybieramy, słuchajcie, domek, jaki byśmy chcieli tutaj postawić. Okej, okay, coś się zbugowało. Weźmy sobie ten domek. Uwaga, dobra. Buduje się, spójrzcie, spójrzcie, mamy to. I to jest domek premium, słuchajcie. I mamy ten domeczek i teraz spróbuję postawić kolejny domek tutaj na przeciwko. No i jest informacja, że ja w tym momencie mam domek, słuchajcie. Ale spróbujmy zrobić to jeszcze raz, bo tam wakant już jest zajęty. No i jest informacja, że ja dom już mam. Kolejny dom też, słuchajcie, musi być premium, więc zaraz to obczajmy i boksa tutaj w ekwipunku możecie, słuchajcie, mieć. Zobaczcie, jak klikam na wakant, żeby zespełnić kolejny domek, to słuchajcie, niestety to nie działa. Mamy tutaj ten dom i zobaczcie, on no nie znika, on tutaj nadal jest, ale zobaczcie, ja zespełnić drugiego domu nie mogę. Spróbujmy w takim razie może postawić dom w totalnie innym miejscu, słuchajcie, na właśnie takiej górze, jakiś ten taki konkretny premium, więc może jakiś Eagle House czy coś w tym stylu i może taki drugi domek będzie można postawić. Sprawdzamy po prostu dzisiaj, widzowie, sekrety. Miałam nadzieję, że to zadziała, więc lecimy chyba tam na drugą stronę, żeby to sprawdzić. Tylko teraz tak, speed 45, pyk, najszybciej jak się da. I słuchajcie, jedziemy tutaj. Jedziemy tu i na drugą stronę i spróbujemy kupić ten plot. Mam nadzieję, że się uda. Może tędy będzie szybciej. Dobra, jedziemy, 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 jedziemy. Dobra, skakać trzeba. I tutaj mamy ten specjalny taki plot. Zobaczymy. Spróbujmy go kupić. Zejdźmy. Wakant wolny. No i mamy, słuchajcie, teraz obecnie dom. Niestety, widzowie, miałam nadzieję, że coś takiego zadziała, bo byłoby to fajne mieć takie dwa domki, na przykład jeden jakiś taki bogaty, drugi biedniejszy, albo na przykład jeden jakiś parterowy, drugi piętrowy, z basenem i bez. Fajnie by tak było, słuchajcie, w Brookhaven. Dajcie znać, czy byście chcieli kiedyś zobaczyć taką aktualizację, ale niestety nie. Za bardzo w to uwierzyłam. Ale widzowie, jeśli filmik wam się spodobał, to zostawiajcie koniecznie łapeczki do góry i subskrybujcie kanał, a jeśli nie znaliście tego pierwszego sekretu, który wam pokazałam, to dajcie znać w komentarzach. Napiszcie też, co byście chcieli zobaczyć, żebym przetestowała właśnie w Brookhaven. Ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. Pa, pa!